Jeśli chodzi o miłość do miasta, to tylko Warszawa, Anna Serafińska. Jak myślisz o stolicy, to, bo każdy z nas ma swoją ulubioną piosenkę związaną z Warszawą. Od razu możemy do tego przejść, bo nie sposób w takim miesiącu jak ten, nie sposób trzymając w ręku taki album jak ten, Warszawa da się lubić, nie zanucić swojego ukochanego czegoś o Warszawie. To co jest pierwsze, co chciałabyś zanucić? No, pierwsze, co do głowy mi wpada, to wiesz, mam tak samo jak ty, miasto moje, a w nim... Naszego Czesława nieodżałowanego, wspaniałego, wybitnego wokalisty. Nagraj to. Scena w Warszawie. Wiesz co, kiedyś się zastanawiałam, kurczę, bo tak nagrywam różne takie rzeczy, które już były, ale no ciągle, no akurat na piosenki Czesława Niemena trochę chyba nie mam jeszcze odwagi. Jedno z najpiękniejszych stwierdzeń, jakie słyszałem. Czekamy, czekamy. Nawet może. Anna Serafińska musi dojrzeć. Śpiewałam, powiem szczerze, w Chicago dla 8000 osób. Kiedyś Dziwny jest ten świat. To było przeżycie w ogóle niezwykłe. Ale dopiero wtedy sobie zdałam sprawę z tego, jaki to jest kunszt. Jaka odpowiedzialność. Jaka odpowiedzialność i jak to jest naprawdę niezwykle ciężko zaśpiewać te piosenki, które śpiewał Czesław Niemen. One mają bardzo wiele poziomów w sobie i są niezwykłe. Dlatego pewnie taka piosenka o Warszawie też jest wielopoziomowa i to jest fajnie, kiedy każdy ma swoją Warszawę, którą sobie może kochać. My mamy naszą. Mówimy o tym, ponieważ na płycie, która jest nasza jedynkowa, to Warszawa da się lubić, są dwa krążki. Tam wśród wielu, wielu nagrań poświęconych Warszawie jest również utwór, który wykonała Anna Serafińska z Krzysztofem Kiliańskim. Poszli kiedyś do kina, tak? To co za randka musiała być wtedy? No ba! Nie mogę zdradzać szczegółów, ponieważ... A tytuł filmu zdradzimy, Halo Szpicbrudka, dzieje się w Warszawie, kabarety, tak, teatrzyki przed tak wojną. Jest. To było wspaniałe nagranie. Zresztą ja się długo się zastanawiałam, bo akurat piosenka jest Agnieszki Osieckiej. Długo się zastanawiałam, z kim to, jak to z kim to. I wydawało mi się, że Krzysiek jest taki właśnie trochę old fashioned, trochę jest taki, znaczy nie trochę, jest eleganckim panem. Old fashioned, czyli pięknie staroświecki. Staroświecki pięknie, w naszym współczesnym świecie, tak, czyli po prostu gatunek na wymarciu. Prawie już wymarły. On mi tak bardzo pasował do tej całej konwencji i nie ukrywam, że to była wielka przyjemność po prostu tej wspólnej pracy. No I tak powstała między innymi ta piosenka i cały zestaw piosenek poświęconych Warszawie. A w ogóle wydawnictwo album jest zatytułowany Warszawa da się lubić. Mm-hmm. Niesamowite, nasze, jedynkowe. Ogromnie, ogromnie polecamy. A Ania wpadła tylko na chwilę do nas, bo z próby wyszła i zaraz wraca i już spektakl, tak, koncert. Właściwie koncerto, spektakl, spektaklo, koncert. Prowadziłam w Teatrze Syrena, w ogóle to wielka odpowiedzialność, zostawić mi teatr na miesiąc. Prowadziłam warsztaty wokalne. Pierwszy raz w życiu je jakoś zorganizowałam sama. Pani doktor. Zorganizowałam sama te warsztaty, no i od miesiąca właściwie z grupą ludzi z całej Polski i z moim fantastycznym zespołem pracujemy nad projektem, który jutro ma premierę i chyba będzie raz tylko wystawiony, więc wszystkich tych, którzy jeszcze nie kupili biletu, zapraszamy serdecznie, bo naprawdę wielopoziomowe, fajne przedstawienie. Letnie gorące ulice się nazywa o 19 w Teatrze Syrena, w którym notabene Halo Szpicbrudka jest ciągle w repertuarze. Anna Serafińska, Krzysztof Kiliański. Kto tak ładnie kradnie jak on z albumu Warszawa da się lubić? Mamy dla państwa z autografem Ani Serafińskiej. 71 tak 151.